Witam. W dzisiejszym odcinku na nasz stół trafiły gaźniki z motocykla Suzuki DR800 Big. No, legendarny motocykl, można sobie o nim poczytać w internecie. Parę razy tam startował w Dakarze, no i z powodzeniem ukończył swoje starty. Także co? W tych naszych gaźniczkach, to są gaźniki dokładnie BST 33SS. U nas problem jest z tym, że paliwko przelewa nam się przez gaźnik. Ale to jest spowodowane najprawdopodobniej zaworem iglakowym. Albo się nie domyka, albo tam jakiś paproszek po prostu nam siadł. No i co? Objawy jakie tam są? Motocykl parcha po prostu strzela w wydech. Kopci na czarną, dostaje zbyt bogatą mieszankę. No i widoczne objawy, no to przelewające się paliwo tutaj właśnie. Z tego tutaj przelewu. No i co, no rozkręcimy, zobaczymy o co to tam chodzi. Jeżeli ktoś jest zdecydowany sobie naprawić taki gaźniczek, to można od razu zaopatrzyć się w zestawy naprawcze. Ze znanego portalu aukcyjnego nam wszystkim. Są tam bodajże po 40 zł najtańsze takie zestawy uszczelek. Łącznie z zaworkiem iglakowym. Także można się zaopatrzyć w niego przy okazji. No ja tam nie będę na razie nic tutaj wymieniał. Sprawdzę, w jakim stanie jest ten zaworek. No przeczyszczę go i najprawdopodobniej objaw zniknie. I powinno być wszystko ok. Dobra, czyli zaczniemy sobie od odkręcenia tutaj komory pływakowej. Pokażę to tylko na jednym, no bo nie ma sensu, w drugim gaźniczku robimy dokładnie to samo, bo są dwa bliźniacze gaźniki, także. Odkręcamy te dwie śrubeczki. Mamy automatycznie dostęp do komory pływakowej. Przy okazji będziemy mogli sobie poczyścić dysze, jedna, druga. Teraz tak, pływaczek demontujemy w ten sposób. On jest tutaj, trzyma się na uszczelce po prostu. O. I tyle, tutaj na tej uszczelce się trzyma. No i wyciągamy go po prostu, bez tam wyciągania żadnych bolców, wysuwania tak jak w niektórych. Tutaj mamy też jeszcze jedną dyszę, też możemy ją sobie przy okazji wyczyścić. To powinno być widać na filmie. No i co? I staramy się nie zmieniać dawki paliwa, poziomu paliwa w komorze pływakowej, czyli nie wyginamy tej blaszki tutaj. Bo to automatycznie zmieni nam poziom paliwa w komorze pływakowej i będziemy musieli szukać później i ustawiać to według zaleceń producenta. Jeżeli gaźnik działał, nic tam się z nim nie działo, po prostu z jakimś czasem zaczął lać, no to właśnie tutaj albo siada jakiś paproch na ten tutaj zawór i trzeba go wyczyścić, objaw powinien zniknąć, albo już jest zużyta tutaj po prostu powłoka na nim i trzeba sobie wymienić, kupić ten zestaw naprawczy i go wymienić po prostu. No. Jeżeli ktoś by chciał regulować poziom paliwa, no to reguluje się tak jak w większości gaźników. No właśnie tutaj blaszką. Nie pamiętam jaki tutaj dokładnie ma być poziom tego pływaka. Ale podejrzewam, to jest ogólnie dostępne w manualu, także nie będzie problemu, żeby to sobie gdziekolwiek znaleźć. No i co? No i tutaj, jak widzimy, sama okładzina, nie wiem czy to będzie widać czy nie, ale sama okładzina jest w bardzo dobrym stanie. A tu w gaźniczku, tutaj mamy paproszka, był paproszek, także to pewnie było to. Jak najbardziej. O, mieliśmy tutaj troszeczkę syfu i to była ta przyczyna, że po prostu nasz zaworek, on się nie domykał.
Po poskładaniu teraz pewnie już będzie zamykał komorę pływakową, także paliwo nie powinno nam się przelewać. Przy okazji wykręcę może tą dyszę, pokażę o co chodzi. Tu jest nasza dysza z mieszanki. Też przy okazji ją można sobie wydmuchać, wyczyścić. Także tak to wygląda. Tak wygląda gaźniczek Suzuki DR od wewnątrz. Tak. I tak jak mówię, no przy okazji można sobie powymieniać te wszystkie uszczelki, które są dostępne właśnie na w sklepie internetowym. No i co? I wkładamy ostrożnie, patrzymy, żeby wszystko nam siadło tak jak należy. Starając się nie zmienić tutaj właśnie poziomu. Wciskamy tutaj, że gumka siadła, uszczelka. I co? Tutaj możemy jeszcze sobie tą dyszę wyczyścić. Ja nie będę czyścił, bo to głównie chodziło o naprawienie tego zaworu. Tej dyszy nie będę czyścił. Jak już zrobimy, poskładamy, gaźnik nie będzie ciekł, to wtedy ewentualnie zostanie ponownie rozkręcony i tam doprowadzony do stanu oryginalnego, czyli powymieniamy wszystkie uszczelki i tam poczyścimy go dokładnie. No, musimy najpierw skupić się nad tym, żeby nie ciekł ten gaźnik nam tutaj. Teraz tak przy składaniu musimy zwrócić uwagę, nie zawsze się to udaje, po prostu wkładamy to troszeczkę pod kątem, bo tutaj ta rurka, jak zobaczymy, jakby to pokazać, tak może pokażę, ta rurka jest pod kątem, o właśnie teraz to dobrze widać, ta rurka jest pod kątem względem tutaj tej komory, musimy to wkładać też pod takim delikatnym kątem, inaczej nam to nie siądzie. Jest, wygląda to tak. Skręcimy to. Nie za mocno wszystko szczucie na lubiniu, wiadomo. Bardzo łatwo przekręcić. I teraz tak, najprostszym sposobem, bez montażu, żeby się nie męczyć, tutaj mamy przewód zasilający. Musimy po prostu w niego dmuchnąć. Trzymamy gaźniczki tak, w ten sposób i dmuchamy. W tym momencie powinno słychać wyraźnie uciekające powietrze. Powinno słychać wyraźnie uciekające powietrze. W momencie, kiedy my obrócimy te gaźniki sobie w ten sposób, powietrze powinno przestać uciekać, ponieważ zamykają się zawory iglakowe. W tym momencie nie powinno ich słychać uciekającego powietrza. Jeżeli uciekające powietrze dalej jest słychać, no to musimy wymienić sobie zaworek iglakowy, bądź przeczyścić go jeszcze raz, bo mogło coś tam nam jeszcze zostać. Sprawdzimy. Nie wiem, czy było słychać, ale teraz słychać, jak powietrze ucieka. Obracamy. I teraz powietrze już nam nie ucieka. I w tym momencie po prostu, jak mamy gaźnik tak, paliwo podnosi nam pływaki, zamyka dopływ paliwa i ono nigdzie nam się nie przelewa już. I tak wyglądają te gaźniczki. Drugi, analogicznie, wszystko to samo. No, może jak już mam, to pokażę też bramę. O, właśnie. O, tak wygląda membrana w tym motocyklu. Standardowo, tak jak we wszystkich innych gaźniczkach. Sprężynka. I tu jest nasza plastikowa przepustnica z membraną.
widać, czy nie widać. Widać coś tam. Tak wygląda. No bramy inaczej nie wsadzimy niż ona, bo tak jak widać tutaj, no, w tym motocyklu ona jest tak rozwiązana w taki sposób. Znaczy na pewno inaczej nie wsadzimy. Tutaj nam wypadła jeszcze zawleczka. Okej. No tutaj niestety byłem zmuszony rozebrać jeszcze drugą membranę, ponieważ wypadła mi iglica. Teraz tutaj pokażę. Wpadła mi iglica i nie wiedziałem, na którym tutaj ząbku była założona zawleczka. Musiałem wyciągnąć iglicę z drugiego, żeby wiedzieć, na którym była osadzona zawleczka, nie? No, także na to musicie sobie też uważać. Bardzo łatwo można zgubić te elementy. No, szkoda by było później z powodu takiej pierdółki kupować cały gaźnik, prawda? Tutaj to powycieram na razie tylko szmatką. No i co? I składamy pomalutku. Membrana. Iglica z dystansem takim tutaj. Dystans może założymy tak. I tak, no. No, siedzi, nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Aha, moment. Teraz na pewno widać. Musimy bardzo ostrożnie, zwracając uwagę na to, czy nam gdzieś się membrana nie podwinęła. Membrana jest bardzo delikatna i bardzo łatwo możemy ją uszkodzić. Też skręcamy wszystko szczuciem. I z drugim ta sama sytuacja. Czyścimy tylko na razie tak. Troszeczkę tutaj mamy rozciągniętą. Z nią będziemy musieli uważać, żeby się tutaj nic nie podziało. Czy nie? Jest rozciągnięta i to tak dosyć sporo. Dobra. Teraz spinamy właśnie tą zawleczkę.
teraz musimy uważać. Zróbmy sobie to może na tą stronę całą. Tak. Złapiemy to tam. Teraz to będziemy wsuwać. Delikatnie, starając się nie uszkodzić. O właśnie. Tak. To było na tyle. Poprawność takiego działania, takich gaźników podciśnieniowych, możecie sobie sprawdzić następujące. Jeżeli macie jakiś stary odkurzacz, można go normalnie przyłączyć z tej strony. W momencie dodawania gazu będzie się otwierać tutaj ta przepustnica, do której macie podłączony odkurzacz. No nie? No i co? To by było na tyle. Wszelkie jakieś tam parametry, tak jak mówię, no ustawienie właśnie poziomów, pływaków. Wszystko jest ogólnie dostępne na internecie, a teraz nie pamiętam, nie chcę w błąd wprowadzić. Także nie będę podawał. No i jak już będzie gotowe, poskładane, to będziemy jeszcze regulować zawory, w tym też Suzuki. Także też na pewno będzie wrzucony jakiś dodatkowy odcinek poświęcony regulacji zaworów w tym motocyklu. No i tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.